Czyta Emilia Nowak. Tytuł: Zawód na miarę XXI wieku. Autor: Emilia Nowak. Szycie, krawcowa szwalnia. W dzisiejszych czasach słowa te kojarzą nam się staromodnie, obciachowo. Ludzie myślą, że praca krawca jest mało ciekawa. Szyją przecież przygarbione starsze panie przez 8 godzin siedzące przy maszynie, skracające nogawki spodni i reperujące podziurawione ubrania. A tak naprawdę nie wiedzą, że w ramach tego zawodu mieszczą się też inne specjalizacje – projektowanie, konstruowanie czy technologia odzieży. Rok 2015. Chłodne popołudnie. Promienie słońca przenikały prosto przez szerokie okno. Siedziałam w swoim pokoju, przeglądając stare rzeczy z dna szafy i zastanawiałam się nad swoją przyszłością. Mam jeszcze trochę czasu, mówiłam sobie w głowie, choć tak naprawdę wiedziałam, że lada moment stanę przed decydującym wyborem szkoły średniej. Lekko drżącymi rękami podniosłam kolejny przedmiot z rogu szafy. Nagle moim oczom ukazała się szmacianka z podziurawioną sukienką i jednym okiem. Przeleżała tu dobre kilka lat. Zastanawiałam się, skąd ją mam. Po minucie przypomniałam sobie, że uszyła ją moja babcia. Pomagała mi przyszyć guziki. To był wspaniały czas. Westchnęłam na myśl o przeszłości. W dzieciństwie podglądałam babcię, jak szyła na zabytkowej maszynie. Fascynowało mnie to. Stałam szybko z miejsca i pobiegłam po telefon komórkowy. Otworzyłam wyszukiwarkę i wpisałam: Szkoła Krawiecka Bielsko-Biała. Jako pierwszy wynik wyświetliła się Bielska Szkoła Przemysłowa. Znalazłam kierunek o profilu technik technologii odzieży. Przeczytałam o wszystkim, co oferowała szkoła i wtedy już wiedziałam, że szycie i projektowanie staną się nieodłącznymi elementami mojego życia. Niedoceniany, niewdzięczny, niepotrzebny. W średniowieczu niezwykle szanowany, teraz niedoceniany. Mówiono, że krawiectwo to sztuka projektowania, wytwarzania i wykańczania odzieży. Sama Coco Chanel mówiła o sobie, że jest krawcową. Twierdziła, że przedstawia się tak, ponieważ wielu znanych jej projektantów nie jest w stanie nawet przyszyć guzika. Obecnie ludzie nie mający styczności z tym zawodem twierdzą, że krawiec to osoba, która nie miała ambicji, aby pójść na studia medyczne, prawnicze czy jakiekolwiek inne. Ponadto krawiectwo owiane jest aurą tajemniczości. Jeśli ktoś uchyli rąbka tej tajemnicy, chce poznać więcej, a wtedy zaczyna powoli rozumieć i dostrzegać trud i piękno tej bezcennej profesji. Początki bywają trudne. Szycie znane było człowiekowi już w okresie paleolitu. Aby przetrwać w niedogodnych warunkach, za pomocą igły z kości łączono ze sobą kawałki skór upolowanych zwierząt. Jeszcze przez wiele tysięcy lat brakowało specjalistycznego sprzętu. Przełomowym momentem było powstanie maszyny do szycia. Stworzył ją niemiecki wynalazca Charles Friedrich Weissenthal. Z biegiem czasu powstawały coraz to bardziej innowacyjne urządzenia, a w tym maszyna, którą znamy do dziś, marki Singer. Isaac Singer wymyślił hasło propagujące zawód krawca. Szycie to znacznie więcej niż szywanie. Dzisiaj umiejętności krawieckie posiadają osoby wykształcone w tym kierunku. Nie każdy może zostać krawcem, tak jak nie każdy może zostać lekarzem. Jak powstaje odzież? Czy jedna osoba może poradzić sobie sama ze wszystkimi etapami tworzenia odzieży? Odpowiedź brzmi tak. Tego wszystkiego uczy Bielska Szkoła Przemysłowa na Wydziale Tekstylno-Artystycznym. Uczymy się, jak projektować wyroby odzieżowe, przygotowywać konstrukcje odzieży, opracowywać dokumentację wyrobów. Ponadto tworzymy własne kolekcje, organizujemy sesje zdjęciowe, bierzemy udział w pokazach mody oraz konkursach przeznaczonych dla młodych projektantów. Dzięki praktykom zawodowym przygotowujemy się do wykonywania zawodu. Mamy możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, na wybranych kierunkach artystycznych. Dzięki technikom zdobywamy konkretny zawód, mamy maturę, a w dzisiejszych czasach jest to niezwykle istotne. Krok pierwszy. Projekt. Najważniejszą czynnością jest narysowanie projektu odzieży. Możemy podążać za bieżącymi trendami bądź wyrazić swój styl. Swoje pomysły kolekcjonujemy tworząc moodboard, zbiór inspiracji. A później na papierze szkicujemy sylwetki. Nazywamy to rysunkami żurnalowymi, jeśli przedstawiają tylko przód odzieży, bądź rysunkami modelowymi, ukazującymi również i tył. Krok drugi. Konstrukcja. Następnie, znając swoje wymiary, na papierze przygotowujemy siatkę konstrukcyjną. Wyznaczamy zaszewki i cięcia, wyliczone wartości. Wtedy jesteśmy gotowi do narysowania formy konstrukcyjnej. Dla osób dopiero zaczynających swoją przygodę z krawiectwem, najlepszym sposobem na uszycie odzieży będzie skorzystanie z czasopisma pod tytułem Burda, oferująca już gotowe wykroje. Wystarczy je tylko odbić na papierze i przeskoczyć do kroku trzeciego.
Krok trzeci. Krojenie materiałów. Odrysowujemy szablony na materiale, dodajemy trochę na szwy i podwinięcia i dokładnie je wycinamy, uwzględniając wszystkie opisy i oznaczenia zawarte w szablonie. Na tym etapie potrzebujemy szpilek, mydła krawieckiego i dobrych nożyczek. Krok czwarty. Szycie. Spinamy elementy według projektu. Łączymy je za pomocą fastrygi. Po przymiarce i upewnieniu się, że wszystko jest jak należy, przystępujemy do szycia, dobierając odpowiednie wartości na maszynie. Krok piąty. Wykończenie. Ten etap przeznaczony jest na prasowanie końcowe i oczyszczanie odzieży ze zbędnych nitek. Niby wszystko brzmi prosto, ale przekonacie się na własnej skórze, że w praktyce wcale tak to nie wygląda. Zrealizowanie wszystkich etapów samodzielnie, bez pomocy projektanta, konstruktora, technologa jest niezwykle trudne. Przyszycie zamka, kołnierza, obłożenia, paska to niezliczone poprawki, ponakłuwane szpilkami palce. Po co, na co, dlaczego? Uszyte ubrania są jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Szyjesz na własne wymiary, wymyślasz, tworzysz, co tylko chcesz. Pokazujesz siebie, swój indywidualny styl, interpretujesz modę na własny sposób. To wielka satysfakcja móc pochwalić się efektami własnej pracy. Dzięki szyciu zdobywasz nowe umiejętności, wytężasz umysł, poprawiając w ten sposób jego kondycję. Szycie uczy cierpliwości. To także, wbrew pozorom, świetny sposób na odreagowanie stresu. Uspokaja, motywuje do dalszej aktywności, a zatem działa jak terapia. Sposobów na stworzenie niepowtarzalnej odzieży jest mnóstwo. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Od nas zależy, jak wykorzystamy nasze zdolności.